Hej, siemaneczku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2 na moim kanale. Na początku przypomnę tylko o zostawieniu łapeczek w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego oczywiście nie zrobiliście, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku zobaczcie sobie, że mamy kolejny poziom wbity, tak na dobrą sprawę. Bo aż piąty. Broń, którą teraz udało mi się wyłapać, co prawda u handlarza to u handlarza, ale no mamy całkiem fajną. No i z wytwarzania troszeczkę zwojów sobie kupiłem. Oczywiście też gdzieś tam sobie poulepszaliśmy nasze umiejętności, no i tutaj w dużej mierze postawiłem, jak zwykle oczywiście na, czekajcie, na też, gdzie to jest? To jest zwój. Nie widzę tego. No w każdym razie na tą umiejętność, dzięki której możemy sobie ulepszać tutaj obrażenia, o tutaj tam, doładowanie, tak, więc doładowanie sobie ulepszyłem, wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Idziemy teraz do Lawal. Lawan? Lawan, jesteś? Lawan... Lepiej się rozejrzę. No, lepiej się rozejrzyjmy. Ogólnie... plakatów propagandowych SP-ków mnie telepie. Pamiętajcie o jednym, że za nami nie przepadają. Sorry, widzieliście Lawan? Nie widzisz, że tu rozmawiamy? Po prostu szukam koleżanki. Lawan? To kobieta pistolet. Na pewno wiesz, jak się z nią obchodzić? W każdym razie, pewnie jest gdzieś w terenie. Lepiej spytaj przy barze. Pistolet czysty, to może byś chciała postrzelać. Zobaczymy. Zapytamy tutaj może jeszcze. Widziałyście Lawan? Jasne. Ja ją widziałam. Ale nie, to nie było dziś. Już mi się wszystko myli przez te emocje. Okej, dobra, to nam nie pomożesz, niestety. Dzięki za chęci, mordo, ale... nie tym razem. O, został nam to barman. Cześć, barman. Hej, mleko, proszę. Wiesz, gdzie ją znajdę? Gdzieś tu była. O, jest. Nie skręciłeś kartu. Kurwa, się wystraszyłem. Przestraszyła z tyłu, tak zaszła nieładnie. A co to za chęć? O którym mówiłaś? Gadzio. Danior. Sporo o jestem tobie jakiś słyszałem. Gadzio, tylko Aiden. By co? Serio? Dobre czy złe rzeczy? Na nieheria, gadzio. Medy Kafka i Lawan lubinę tut. Serciała wesała, dukhałała, tu tykna kwuba krano, merak hawa tut, wciuwawa dre tutry wódźla! Danior! Zluzuj, kretynie! Na pacie błyskę, jowsa outsidero. No chodzi mu o to, że się postawiliśmy po stronie... Zazdrosny jesteś? Stróżów prawa. Nigdy nie byliśmy razem. Zrozum to w końcu. Aha, to nie, nie o to mu chodziło. O czym rozmawiacie? O tym, że lubię kumpli Lawan. Danior mówi, że żeby rozprowadzić prąd, musimy włączyć pozostałe podstacje. Okej, nie jestem za. O, jakby wiedział, że tak wygląda, to bym się nie napił, a nie wiem, co to było. A, o. Było coli dolać chociaż. Działa, ale przewody nie wytrzymały, minęło 15 lat. Atrofii muskulare na instruite. Niećwiczony mięsień zanika. Chodź. Pokój Franka jest tam. Spróbujmy ustalić, po co w ogóle Watts to włączył. Trzymaj się, gadzio. Uważaj na siebie. Ej, stąd co? Lawan. Gdzieś ty polos? A, tam jest. Polazła. Dobra. Powiedz mi, którą stację dla ciebie odpalić. Odpalę każdą, kurwa, w tym mieście. Widzisz, tych wszędzie indziej rzuciliby się sobie do gardeł jak dzikusy. Ale no nie tu. Tutaj. Siedzą cicho i spokojnie. To zasługa Franka. Szanują go, bo był nocnym biegaczem. Tutaj każdy ma u niego dług. Ja też. Gdyby nie Frank, nie byłoby mnie tu. A gdzie byś była? W ciemnej strefie, jako gryzoń? Albo w jakiejś melinie na skraju zaćpania. Frank nam pomoże. Ty też możesz na nim polegać. Serio. Gotowy?
Idziemy. Jasne. Nie rób ze mnie durnia, Rawik. Frank! Zażynali nas jednego po drugim, jak króliki. Frank? Frank, to ja! Zbudź się! Ty? Co ty tu kurwa? Frank raczej nie pobiega. Przerwałaś mi rozmowę z... Rawik nie żyje od lat, Frank. Ogarnij się. Masz gościa. A kto to? Jebana angielska królowa? Mam się ładnie ukłonić? To jest Aiden. Ma klucz dostępu GRE. Waltz włączył nim elektryczność w mieście. Działający klucz? Pierdolisz. Pokaż mu. Skąd to masz? Od człowieka Waltza. Ty też kurwa dla niego robisz? Hej, przestań, Frank. Aiden jest z nami. Ten klucz może zawierać dane o tym, co nam robili w szpitalu. Wciąż wierzysz, że dowiesz się, dlaczego Waltz spieprzył ci dzieciństwo? Dobra, powiem ci. Gotowa? Mhm. Bo to kurwa psychol, jebnięty w łeb. Oto twój święty Graal i Arka Przymierza w jednym. Pasuje? Aiden, tak? Spierdalaj stąd i zabieraj koleżankę. Mam ważniejsze sprawy na głowie. No widzę, widzę. Dobra, w ogóle Lawan, po co my do niego przyszliśmy, jak to jest jakiś puchlej totalny? Nie mogliśmy iść po prostu sami odpalić? Ten skurwiel zjawił się w wieżowcu Gwiency. Miałeś rację, Rawik. Jebany zdrajca. Bez niego poszliśmy jak dzieciaki z procami na czołgi. Jeszcze nie skończyliśmy, Frank. Szukamy osoby, której dane są w tym kluczu. Muszę go odczytać. To pierdolony klucz, nie pamiętnik. Możesz nim otworzyć drzwi, uruchomić prąd, ale tak po prostu go nie odczytasz. Trzeba go gdzieś wsadzić. A wiesz, gdzie możesz go wsadzić w tej chwili? No właśnie, wynocha łeb nie napierdala. Rawik, pieprzony gnoju. Dobra, dajmy mu spokój, bo... Nie pogadamy. Wszystko poszło nie tak. Tylu ludzi, tylu wspania... Dobra, nie będziemy go już tutaj... Bez sensu. Nic po nas, chodźmy. Nie. Waltz włączył tym kluczem prąd, którego nie było od lat. I nie wierzę, że zrobił to z czystej dobroci. A ty masz to w dupie? Frank, ogarnij się wreszcie. Byłeś legendą, dowódcą nocnych biegaczy. W ogóle to pamiętasz? Tamten Frank nie żyje. Zginął z innymi wieżowców więzi. Dlaczego do kurwy Waltz miałby włączyć prąd? A skąd niby miałbym wiedzieć? Ale jeżeli chcecie się dobrać do bazy danych GRE, potrzebujecie terminala. Tylko że nie mam pojęcia, skąd go wziąć. A ci, co wiedzieli, pewnie dawno nie żyją. Ale... dobra wiadomość jest taka, że sami wkrótce do nich dołączymy. Zdrowie. A teraz wypierdalać z mojej kwatery. Jebany Pius. Słyszałeś? Kurwa, coś się dzieje. Sprawdzisz? Zaraz dołączę. No sprawdzę. Gdzie są stróżowie prawa? Do wszystkich. Renegaci w Central Loop. Powtarzam, renegaci w centrum. Okrążają rybie oko. Czy ktoś mnie słyszy? Zakłócają sygnał. Spokojnie. Mam swoją dzidę zagłady. Albo spalimy jebaną budę. Wypierdalaj z mojego kwadratu, ty frajerze. Tak jesteś, kurwa? Piętro wyżej? Ja tutaj będę bronił.
Co to się tutaj stanęło? Ustawili działo na budynku obok. Na wschód stąd. Zdejmij je. Jeszcze jedno trafienie i zniszczą rybie oko. Szybciej! Tam jest. Gdzieś tak? I to jest czasowo. To jest czasowe. No, kurwa, skacz? To jest frajerze. Mało brakowało. Aiden! Więcej renegatów na dole! Na dole znaczy gdzie? Dobra, dostaliśmy paralotnie, to z niej korzystajmy. No co, myślałem, że co, że tak łatwo? Na dachu, na dachu, stąd jest działo! Zdejmij to gówno, już! O nie! Znowu działo! Obroń rybie oko, gdzie jest działo? Tam jest... Kurwa, tam jest działo? Wyciągnij, wyciągnij, wyciągnij. Kurwa, nie zdążymy. Nara. Gdzie on jest? Co działo? Tutaj. To musimy wyciągnąć. Mam was. Zasrańcy. No kurwa. Houston, mamy problem. O, nowy skill. Uwielbiam to kopnięcie. Tego nie trafiłem. I wyciągamy, wyciągamy, wyciągamy. Dalej, 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 nowy dom. Gotowy. Mamy. I nieszkodliwione. W rybim oku! Mają Franka! Zablokowali drzwi. Nie mogę wejść. Ach, cholera. Idę. Kurwa, Aiden, ty jesteś jednak nieśmiertelny. Dwa, trzy. Puść go! Jeden, drugi po nim! I upewnijcie się, że nie kręci się tu więcej jebanych renegatów. Tak jest, przypadek. Jesteś cały, chłopcze? No dalej, Frank. Nic ci nie jest. Widziałem, jak walczysz. Jak się nazywasz? Aiden. Gdyby nie ty, zastalibyśmy same trupy. Chłopcy, przeszukać teren! Sir, mam pytanie. Szukam bazy danych Gere.
Większość sprzętu GRE nie działa od lat. Po co ci ta baza danych? Patrolujecie miasto. Znacie miejscówki GRE na wylot. Aiden i ja musimy znaleźć tę bazę. Pomożecie nam? Lawan, to twój kumpel? Aiden? Można tak powiedzieć. Nigdy o tobie nie słyszałem. Skąd jesteś? Jestem pielgrzymem. Przyszedłem zza murów. Czyli widziałeś niejedno. Przeszedłeś też pewnie przez Old Villador. Dobra, co chcesz wiedzieć? Dużo się tam ostatnio działo. Straciliśmy dowódcę. Bazarianie próbowali nas odciąć od zasilania. Na szczęście im się nie udało i utrzymaliśmy pozycję. Ale walki wciąż trwają. Tracimy ludzi. Straciłem kontakt z nowym dowódcą, Aitorem i jego oddziałem. Wiesz coś o nich? No powiemy. Znaleźliśmy Waltza, ale był za silny, uciekł. Co? Gdzie? W tunelach niedaleko fabryki Aut. Waltz rozniósł oddział Aitora. Sam ledwo uciekłem. Nie powinienem ich zostawiać. Musimy sprawdzić, co tam się dzieje. Co do sprzętu GRE, o który pytacie, poradźcie się porucznika Roa. Jeśli coś nadal działa, będzie o tym wiedział. Okej, okay, dobra. Ostatnio zabezpieczał z oddziałem okolice Culvert Island i New Dawn Park. Przez atak rzeźnika musieliśmy przerwać łączność. Więc musicie sami go poszukać. Jak go znajdziecie, dajcie mu to. Co to? Rozkazy. Dla niego i pozostałych. Jazda, chłopcy, idziemy. Chodź na zewnątrz. Pogadamy. Czekaj, czekaj, bo tutaj widziałem wcześniej jakaś sikierka gdzieś była, ale teraz jej... Kurwa. Myślałem, że zbiorę. No dobra. Ładnie nam poszło, na to wygląda, bo obyło się w miarę bez ofiar. Właśnie po mojej stronie bez ofiar. A druga strona to już niestety tak. Podobno jakaś rakieta trafiła w dach szkoły. Na szczęście budynek był pusty. Especy mieli nas chronić. I co teraz? To my mamy chronić ich? No okej, okay, ale przyszli przecież, tak? Ty coś z tym zrobisz, prawda? Tutaj właśnie, o, widziałem, że tutaj coś jest. Jest jakieś nagranie. Nagranie numer 3, dziennik Franka. Prześladują mnie, wiesz? Dave, któremu przemieniec urwał nogi na moich oczach. Edgar. Wszyscy. Ale najgorszy jest Travik. Stanął po stronie Hakona, ale potem gnojek i tak przyszedł. Głupi dzieciak. Pogadajmy o czymś innym. Nie. Mam więcej przedmiotów niż Frank. Tak sobie myślałem. Może już czas, żebym do siebie dołączył, wiesz? Frank, odstaw butelkę. Śmierdzisz. Jak ci śmierdzi? Czekam z niecierpliwością. Nie mogę już dłużej na to patrzeć. To zamknij oczy. A? Widzisz ich? Dave'a, Edgara, Krawczyka i tamten dzieciak. Jak on się nazywał? Nie nadawał się na nocnego biegacza. Anton, miałeś co do niego rację, ale nie w kwestii misji. Wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy poszli razem. Wszyscy byśmy nie żyli. Zamknij się. Pamiętasz co... Gdzie nauczyłeś się tak walczyć? Gdzie? W szkole. Na szlaku. Prześladowali mnie. Jako pielgrzym nie miałem wyboru. Na szlaku, co? Zastanawiasz się czasami, co nam dali, że jesteśmy jacy jesteśmy? Silniejsi? Raczej ze zrytą banią. Ale tak, zryci i silniejsi. Może dowiem się, kiedy znajdę Mię. Co dalej? Słyszałeś. Row może wiedzieć, gdzie jest ta pierdzielona baza danych. Masz. Zanieś mu te rozkazy. Tylko ich nie zgub, bo Jack mnie wypatroszy. A co z tobą? Dołączę do ciebie, ale najpierw zajmę się Frankiem.
Widziałeś go. Facet ledwo zipie. No dobra. No więc, Frank, chyba nie można na nim zbytnio polegać. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Był nocnym biegaczem. Chociaż obecnie nawet nie wypowiedziałby tej nazwy, kiedy chodzi schlany. Czy nocni biegacze są już historią, ale nie legendy? Mów co chcesz. Ja wierzę, że kiedy nadejdzie czas, jeśli nadejdzie czas, Frank zrobi co trzeba. Kto wie, może nawet zaprosi mnie do towarzystwa. Okej, okay, dobra. Okay. Nie będziemy tutaj dopytywać o pozostałych. Zacznij od Culvert Island. Especy mają tam posterunek. Miej ciągle odpalone radio. Jasne, wspólniczko. Dobra. Czy nam się jakoś mapa tutaj zmieniła w tym momencie? Pracownia artystyczna. Mamy terytorium ocaleńców. No a gdzie mamy kolejne jakby punkty? No tutaj mamy noclegownię. Co prawda tam już tak jakby miejsce odpoczynku jest. Okej. Okay. Tu jest handlarz, to jesteśmy tutaj w tym miejscu. Ogólnie wiecie, na mapie to wygląda o wiele większe, nie? A tak de facto, tu mamy fabryka samochodowa. Coś chyba blokowaliśmy, nie? Tutaj mamy wieża ciśnień, to by się zgadzało. Dobrze, no nie pozostaje mi nic innego, jak udać się w to miejsce. I zobaczyć, co ciekawego nas tam może czekać. Weź, nie pierdzielaj mi. Teraz tak, na górę on sobie gdzieś poszedł. Albo poszukał chociaż wentylatora, który o tam jest. Już po wszystkim. Który nas wybije. Słyszysz? Skarbie? Jakim cudem do chuja renegaci się tutaj dostali? 315 metrów mamy do gościa. Dolecieć tam na pewno nie doletę. Ale gdzieś tutaj sobie dolecimy. Szkoda, sorry, że wam skoczyłem do ogródka. Próbuję tu przeskanować ten teren. Kurwa, nie mogę, no właśnie. Widzicie? To jest ban. Lawan, jestem przy Culvert Island. Super. Frank ogarnięty. Jestem w drodze. Jeśli Row powie ci, gdzie jest terminal, daj mi znać. Ty znajdziesz siostrę, ja brakujące nazwiska gnit do odstrzału. Wszyscy będą szczęśliwi. Oprócz tych, których odstrzelisz. Im i tak będzie już wszystko jedno. Notatka. Co za notatka? Rysunek jama numer 5. Tylko, że ja tutaj chciałem, wiecie co chciałem zrobić? Do góry, bo tam na górze jest jakiś znak zapytania. Więc najprawdopodobniej coś tam będzie do zdobycia, a ja jestem niestety z tych ludzi, którzy lubią sobie takie rzeczy zdobywać. Niestety nie mamy działającego wentylatora, który mógłby nas w jakikolwiek sposób wybić. A tak się z drugiej strony zastanawiam, bo ja bym sobie przyszedł tamtędy. To widzę, że po tych budynkach raczej dam radę. Wpadaj, gościu. Okej, na tym budynku okazuje się, że mamy zrzut wojskowy. Dostałem się tutaj, no zaraz wam pokażę na szybko, bo to wiecie, no droga nie była łatwa, że tak powiem. Nie chcę też stąd spaść. Teraz tak, stamtąd poszedłem tam na tamten wieżowiec, więc tutaj z tej miejscówki jeszcze wam pokażę na mapie, jak to wygląda. Nie poszedłem sobie tam na tamten wieżowiec, stamtąd poszedłem tam. Z tamtego wieżowca musimy skoczyć tutaj na ten. I tutaj to już jest bardzo prosta droga, bo jak widzicie mamy platformę. Tutaj mamy takie czerwone te schodki, po których możemy się tutaj dostać, więc no tutaj możemy sobie... Prosta droga. Powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie coś trudniejszego. Chuj, że raz zginąłem, spadłem, ale no... Doszedłem, tak? To jest najważniejsze, żeby dojść w tym wszystkim. Okej, no nie mamy inhibitorów tutaj natomiast, mamy baterię, mamy jakąś koszulkę. No i będziemy mieli racje wojskowe. Dobra, moi drodzy, troszeczkę sobie z tego budynku, z racji tego, że on jest dosyć wysoki, troszeczkę sobie tutaj przeszperałem.
Zarazem między innymi tak, stację elektryczną, którą będziemy mogli przypisać oczywiście do jednej z grup. Mamy też wieżę ciśnień, którą też będzie można komuś przydzielić jak najbardziej. Kolejną mamy stację elektryczną. Tutaj natomiast nic nie znamy, tu mamy anomalię. No jakieś pierdoły, te wszystkie znaki zapytania, no to gdzieś tam będziemy sobie to przeszukiwać oczywiście. Parę znalazłem też zrzutów wojskowych, jak widzicie, więc na pewno będzie co robić. No a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak udać się do naszego ziomala, nie? Właśnie dlatego, jak widzicie, tak istotnym jest, moi drodzy, żeby robić wytrzymałość. Wytrzymałość równa się po prostu możliwość dalszego latania. To jest też dosyć istotne, tak na dobrą sprawę. Mam jakąś notatkę. Co to za notatka? Ogłoszenie od osoby poszukującej zszywacza. Okej, artefakt, przedmiot kolekcjonerski. Mamy kwiatuszki. Czy tutaj możemy wejść? Wejść nie możemy. Liczyłem może troszeczkę na jakiś sklep wreszcie z ciekawą bronią, bo o ile wcześniej w sklepach pojawiały się na przykład te legendarne bronie, tak tym razem niestety nic takiego nie mam. Cześć mordo, słuchaj, przysyłam je twój... Mam rozkazy od dowódcy. Szefu. Jaki Row? Row ruszył z chłopakami do New Dawn Park. Jestem porucznik Grady. Świetnie. No to szukamy dalej. O czym ty mówisz? Pokaż te rozkazy, synu. Miałem je przekazać Rowowi. A ja jestem Row, kiedy go nie ma. Na tym polega hierarchia. Dawaj. Nie mamy wyboru, więc okej, bo już się bałem, że będziemy musieli zdecydować, czy dajemy te rozkazy, czy nie dajemy. Co do cholery? Czy dowódca mówił, dlaczego cofa nas do centrum? Niespecjalnie spieszył się z wyjaśnieniami. Jestem tylko posłańcem. Dobra, chłopcy, pakujemy się! Góra kazała nam się wycofać. Wracamy do bazy. Że niby co? Mamy opuścić posterunek? Nie wymądrzaj się! Tu się nie schowasz za spódniczką, Meyer. To? Opuszczacie nas? A co z nami? Będziemy bezbronni. Dajcie ludziom broń i spadamy. Na waszym miejscu dałbym im dużo broni. Do rybiego oka renegaci wysłali całą bandę. Jeszcze jakieś świetne pomysły, cywilu? Tylko pytanie. Gdzie znajdę Rowa? W New Dawn Park, już mówiłem. Ale nie wiem, czy dotarli. Weź to do niego i przekaż, że działam. Lepiej ty niż ja, kolego. Row dostanie szału, kiedy to przeczyta. A ja mam ratować ludzi, a nie dać się zabić. Dzięki za ostrzeżenie. Dupki. Nie mamy szans. Przykro mi, cywilu, ale rozkaz to rozkaz. Nie możecie nas zostawić. Jak no niestety. Okej, no czyli musimy jeszcze tam gdzieś, cholera wie gdzie jeść. Ale tutaj to wygląda, jakbyśmy mieli mieć możliwość jakiegoś sklepu. Nie, jednak nie mamy tutaj żadnego sklepu, więc chyba ja mam teraz taki hektar wracać stąd? No nieładnie, tak się nie robi. Tu jest kryjówka jakaś, tak? To jest, gdzie ta kryjówka jest? Kurwa mać, ludzie zawsze będą narzekać. Żyjemy i tylko to się dzieje. Lawan, idę do New Dawn Park. Podobno Row tam ruszył. Nie rozumiem, dlaczego renegaci zaatakowali Rybie Oko. Mają swoje obozy, ale rzeźnik nie atakował Rybiego Oka. Nigdy. Nawet on szanował nocnych biegaczy. Chuj wie, co mu teraz strzeliło do głowy. A, tam jest ta bezpieczna strefa. Rzeźnik. No to stąd to się tam raczej nie dostanę. Pułkownik jest przywódcą renegatów. Wydał rozkaz zalania miasta chemikaliami. Zginęli wtedy moi rodzice. Przykro mi. Mnie nie. Ojca raz w życiu widziałam. A matka, jeśli była w czymś dobra, to w chlaniu wody. Porzuciła mnie. To tak trafiłaś do programu Waltza? Mniej więcej. A twoi rodzice? Pamiętasz ich? Nie. Pamiętam tylko szpital, ból i pożar. Tuż przed tym, jak rozdzielili nas z Miu. Dlatego jej szukasz. Tylko ona ci została z bliskich. Skupmy się na robocie, okej? Trzeba uważać, bo... Okej, twardzielu. Kto pierwszy, ten lepszy. Gdzie ja tu powinienem skoczyć? Tam?
Czekajcie, czekajcie. Nie wygląda jak ktoś, co by nam miało sprawiać jakiś dużo problemu. Jeszcze raz, mamy tutaj. To idzie w górę i one się w pewnym momencie schodzą w tym samym czasie. I wtedy prawdopodobnie powinienem to wykorzystać. Tylko to trzeba po prostu długo powisieć. Nie rozbujać się. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, to bujanie. Ale z tego, co widzę, to trzeba się troszkę rozbujać. Teraz ładnie deseczką. Pyk, pyk, pyk. I na górę. Brawo. Sklepu tu pewnie nie będzie. Będziemy mieli po prostu naszą strefę, co jest i tak spoko rozwiązanie, nie? Bo zawsze to będzie się gdzie przekimać, a jak wiadomo, na tych miejscach też nam dosyć mocno zależy. Teraz z tej perspektywy można by było przeszukać wieżowce. Bo nigdy nie wiadomo, co się na tych wieżowcach może kryć z której strony. Więc ja wolę sobie to tak w miarę przeszukać. Wydaje mi się, że tutaj to, co mieliśmy znaleźć, to już... No. Co tam mamy? Church, okej. Okay. Wieża ciśnień. Mamy... specjalistyczna opieka THV. To wygląda jak stacja tam, ale jednak chyba stacją za bardzo nie będzie. I co tam mamy? Kryjówka nocnego biegacza. I to by było chyba na tyle. Nie, to już by było na tyle raczej w tym odcinku. Nie przewiduję tutaj na razie więcej jakichś tutaj... Przecież mamy tak anomalię, gierę mamy pod nosem. Więc ja bardzo możliwe, że sobie właśnie w tym miejscu zakończę moją rozgrywkę. Bo tak jak widzicie, mamy anomalię. Mając anomalię pod nosem, to spoko będzie tutaj się po prostu przekimać. Tak już mamy prawie 18 godzinę, więc lotą na razie nie będę. Po prostu sobie poczekam, aż anomalia będzie. Ubije dziada, no i będziemy ruszali w kolejnym odcinku w dalszą podróż. Jeżeli się bykło odcinek podobał, zostaw łapeczkę w górę. Napisz ciekawy komentarz, jeżeli masz dla mnie jakieś porady. Trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam. Hej, hej.